bardzo dziękuję najpierw za zaproszenie, ale nie w swoim imieniu, tylko ja dziękuję w imieniu pana Jacka Wójcickiego, prezydenta miasta Gorzowa, za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Korzystając z tego, że zostałem już zaproszony, przedstawiony, bardzo dziękuję. Krótko tylko panu Bartkowi chciałem przekazać list gratulacyjny, który został podpisany przez pana Jacka Wójcickiego, prezydenta miasta Gorzowa, na okoliczność zdobycia brązowego medalu drużynowego Pucharu Świata. I powiem tak, że chyba większość gorzowian śledziła ten cały cykl aż do finału. I to jest takie i miłe, i dobre, że pan Bartosz Zmarzlik, bo tak będę mówił zawsze, panie Bartku, nie będę się spoufalał tak jak mój syn, i przekazuję panu serdeczne powyższe gratulacje. Bardzo się cieszymy i cieszyliśmy wtedy i cieszymy teraz i liczymy na jakby kolejne wielkie sukcesy, które są sukcesami również pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chętnie bym zrobił misiaczkę, ale nie wypada. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, jest to niewątpliwie historyczne wydarzenie w naszym mieście, w naszym klubie, ponieważ ostatni finał indywidualnych mistrzostw Polski na stadionie w Gorzowie odbył się 15 września 1985 roku. Pewnie niewielu już to pamięta, ja osobiście nie. Wówczas indywidualnym mistrzem Polski został wychowany gorzowskiej Stali Zenon Plech, ale jako zawodnik Wybrzeża Gdańsk. Warto wymienić naszych indywidualnych mistrzów Polski, bo są to wielkie nazwiska. Pewnie pamiętamy, wiemy, że pierwszym był Edmund Migoś. Był Zenon Plech dwa razy jako zawodnik Stali Gorzów. Edward Jancarz, Bogusław Nowak, Tomasz Golob i siedzący po mojej lewej stronie Krzysztof Kasprzak. Już za około tydzień mamy ten wielki finał w Gorzowie. Dziś będziemy mieli przyjemność wylosować numery startowe dla wszystkich 16 zawodników. Mam nadzieję, że to będzie dobre losowanie dla Krzyszka, dla Bartka, ale też warto powiedzieć, że w tej imprezie wystartuje aż 4 zawodników gorzowskiej Stali, bo oprócz dwóch wymienionych jeszcze Tomek Gapiński i Piotrek Świderski, a pierwszym rezerwowym jest Adrian Cyfer. Jest to naprawdę dobrobyt tych zawodników. Pamiętajmy o tym, że tytułu indywidualnego mistrza Polski broni Krzysztof Kasprzak, który zdobył go na bardzo gorącym terenie, bo przywiózł ten tytuł w zeszłym roku z Zielonej Góry. I do dzisiaj jeszcze dreszcze po plecach przechodzą, kiedy Krzysztof ładnie podziękował za doping zielonogórskim kibicom i mówił, ale mistrzostwo idzie do Gorzowa. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że impreza będzie udana. Wygra najlepszy. Oby to był zawodnik Stali Gorzów. Dziękuję bardzo. Ja sięgnę w swojej pamięci do pierwszych zawodów w Gorzowie. Po zdobyciu drużynowego mistrzostwa przez Stal Gorzów w następnym roku, bo taki był regulamin, który jest do dzisiaj, indywidualne mistrzostwa Polski były w Gorzowie. I w związku z tym, że było tak wielkie zainteresowanie, tak duże zainteresowanie, że wprawdzie bilet udało mi się kupić, ale już programu nie dostałem. A w związku z tym, że ciocia pracowała w drukarni akcydensowej, przyniosła mi próbne wydruki tego programu. Gdzieś miałem ten oryginał zachowany, ale w związku z tym, że tych kilkaset programów, które miałem zebranych przez kilkanaście lat w swoim domowym archiwum, przekazałem serdecznemu przyjacielowi Mirka Daniszewskiego i przepadły. Nie ma ich już dzisiaj. To zresztą był mój uczeń, wychowanek ze szkoły, w której pracowałem. To prawda, że mieszkańcy naszego miasta, że nasze miasto od momentu, kiedy pojawił się żużel, po prostu pasjonują się tym sportem i ten sport jest na pewno im najbliższy. W zasadzie każdy ma jakieś swoje przeżycia, swoje doświadczenia, ma swoje historie, swojego życia oczywiście,
które gdzieś tam się koncentrują wokół sportu żużlowego. Bardzo się cieszymy, że ten drużynowe Mistrzostwo Polskie zostało zdobyte, że mamy ten przywilej regulaminowy organizacji indywidualnych Mistrzostw Polskich w Gorzowie. A Jacek, który mi przesłał życzenia na Dzień Ojca, przesłał mi zdjęcie z zawodów żużlowych i z podziękowaniem, że go po raz pierwszy zabrałem na zawody żużlowe, na których się lekko rozpłakał, a wtedy Piotrek Palu na drugim łuku dość mocno zarzucił szprycę. Było to bardzo dawno. Przepraszam za ten wątek osobisty, a w gruncie rzeczy dzisiaj reprezentuję mieszkańców miasta Gorzowa, którzy są dumni z tego, że te zawody są i myślę, że frekwencja na zawodach dopisze przede wszystkim naszych mieszkańców i będziemy dopingować przede wszystkim sport żużlowy, a kciuki będziemy trzymać i kibicować naszym zawodnikom. Panie Krzysztofie, panie Bartoszu, Tomkowi Gapińskiemu, Świderskiemu i właściwie wszystkim, którzy będą jeździć, przede wszystkim bezpiecznych i udanych zawodów, a za sukces naszych zawodników będziemy trzymać, a także za sukces finansowy klubu. Będziemy się starali tutaj wspólnie z chłopakami przywieźć dla klubu jak najwięcej medali. Mi się wydaje, największą szansę ma Bartek obecnie, bez największej formy i jedzie najszybciej na gorzowskim torze, ale na pewno będziemy chcieli mu dorównać kroku i także nie zawieść kibiców. I tak jak mówię, na pewno faworytem jest Bartek i także Protasiewicz czy inni chłopacy, ale taki mecz jednodniowy się rządzi swoimi prawami i także trzeba mieć dużo szczęścia w tym dniu, więc tak prezes powiedział, wygra lepszy. Dziękuję. Jak jesteś aktualnym indywidualnym mistrzem Polski, sądzisz, że w tym roku powtórzysz ten sukces, że zdobędziesz jeden z krążków, które akurat tutaj mam prezentowane na stole? No ten pierwszy już zdobyłem, na pewno, o którym tak długo marzyłem, 3 razy byłem drugi i to mnie bardzo denerwowało zawsze co roku, bo brakowało mi zawsze bardzo mało, a jednak o drugim nikt nie pamięta, ale na pewno będę się chciał starać wygrać ponownie, ale tak jak powiedziałem, z moją obecną formą na pewno będę miał bardzo ciężko, ale nie poddaję się i będę walczył z całych sił, żeby mieć jak największy wynik. Uważasz, że kto będzie najgroźniejszym rywalem w walce akurat o złoty medal? Kolega obok. Bartek, tak jak powiedziałem, w Ekstralidze na dzisiaj nikt nie robi komplet za kompletem, jedzie bardzo dobrze, jest moim zdaniem najszybszy na ten czas i na pewno największym moim rywalem będzie Bartek, ale tak jak prezes powiedział, i Świder dobrze jedzie u nas, i Gapa, i także Kołodziej będzie bardzo groźny, który miał dobry trening tydzień temu i może też być jakaś niespodzianka. Taki, tak jak powiedziałem, taki turniej się rządzi swoimi prawami i nawet ktoś, gdy jedzie słabiej w lidze, może dobrze wypalić w tym meczu i miejmy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej na podium. Co ja mogę powiedzieć? Krzysiu już wystarczająco dużo powiedział, tylko chcę powiedzieć, ja się nie uważam za żadnego faworyta, ponieważ będą jechać dużo starsi koledzy, bardziej doświadczeni ode mnie, więc ja jestem na początku tej drogi i będę po prostu chciał pojechać fajne kolejne zawody i cieszyć się żużlem, tak jak ostatnio coś powtarzam, bo żeby coś robić, co się robi, to trzeba się z tego cieszyć i tak aktualnie mam, więc chcę dalej robić tak, żeby z uśmiechem zawsze wracać do domu. 2 lata temu w indywidualnych mistrzostwach Polski zdobyłeś najgorsze dla sportowca 4. miejsce. Jakie są oczekiwania w tegorocznym turnieju? Ja nie mam wobec siebie jakichś oczekiwań. Po prostu chcę pojechać fajne zawody i cieszyć się tym, co robię. A jak siedzę na motorze, to już się cieszę, więc po prostu fajne zawody pojechać. Nie stawiam sobie żadnych celi, po prostu, tak jak mówię, podejść z zimną głową i zobaczymy, jak będzie. Może jeszcze powiesz, jaki chciałbyś, żeby był wylosowany numer dla Ciebie startowy? Taki, żeby był dla mnie szczęśliwy. Stoi również puchar, który otrzyma zwycięzca tego turnieju i szarfa. I mam nadzieję, że czapka kaderowa, którą tam Krzysiek gdzieś mocno schował, zostanie u zawodnika z Paliwem.